Żałoba w całym kraju. Flagi opuszczone do połowy masztu, inne spowite kirem. W kościołach nabożeństwa poświęcone pamięci poległych na służbie. Tak strażacy oddają hołd dwóm kolegom z białostockiej jednostki ratowniczo-gaśniczej, którzy zginęli podczas gaszenia pożaru magazynu przy ulicy Dojnowskiej w Białymstoku. Pożar wybuchł w czwartek około godziny 18:40 w budynku magazynowym w hurtowni sztucznych kwiatów. Dwóch strażaków weszło do środka na rozpoznanie. Prawdopodobnie zawalił się podwieszony sufit i część dachu. Strażacy zginęli. Podczas niedzielnych mszy, tak jak tu w Perlejewie, wspominano poległych na służbie. Dla nich odejmie się udar szczęścia wiecznego. Msza w Perlejewie łączyła smutek z radością. Ochotnicza Straż Pożarna w Perlejewie ma już 40 lat. W niedzielę odbywały się uroczystości jubileuszowe, których kulminacyjnym punktem było nadanie sztandaru OSP w Perlejewie. Sztandar jako symbol działania w ochronie przeciwpożarowej na rzecz ratowania życia, zdrowia i mienia został ufundowany przez mieszkańców gminy. To jest trudny moment dla strażaków, również dla ochotników. Pomimo, że zginęli strażacy zawodowej Straży Pożarnej, ale to jest nierozłączne, są te formacje. Dlatego nie przerywamy pewnych nadanych procesów w ochotniczych strażach pożarnych. Polegamy na tych druhach, oni nas wspomagają na co dzień we wszystkich akcjach ratowniczo-gaśniczych. No i musimy razem z nimi uczestniczyć w ich święcie, chociaż są to smutne dzisiaj święta tak naprawdę, ale jubileusze dowodzą tego, że ta jednostka jest silna, zwarta, że istnieje tyle lat i tyle lat wspomaga ludność naszego województwa podlaskiego. Jednostki OSP znajdują się we wszystkich miejscowościach większych, w jednostkach gminnych i dlatego często one z racji na odległość do zdarzenia są pierwsze. My ich szkolimy nieodpłatnie, funkcjonujemy z nimi, doszkalamy, ćwiczymy na manewrach, szkoleniach różnego rodzaju. I tutaj często oni są pierwsi i pierwsi przybywają do tego zdarzenia do momentu przyjazdu zawodowych jednostek straży pożarnych. Ich rola jest niebagatelna w tym wszystkim. W uroczystości jubileuszu i nadania sztandaru wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, reprezentanci służb mundurowych, mieszkańcy gminy, a przede wszystkim strażacy. Z jednej strony bardzo wyrażamy żal i wyrazy współczucia dla rodzin, dla kolegów z Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku z takiego przykrego wydarzenia. Natomiast z drugiej strony dalej powinniśmy pracować, wspólnie pracować i wspierać strażaków w ich codziennej służbie pracy. Zresztą województwo podlaskie i samorząd wszystkie to robią, przeznaczają fundusze na ten cel. Dlatego też doceniamy bardzo rolę i Państwowej, i Ochotniczej Straży Pożarnej dla województwa podlaskiego i dla wszystkich mieszkańców. Jednostka ochotników w Perlejewie liczy niemal 50 druhów gotowych na każde wezwanie ratowania życia i mienia mieszkańców. 40 lat temu był tylko pomysł na Straż Pożarną. Zorganizowaliśmy dwie zabawy w Leszce Małej po to, żeby mieć pieniądze na zarejestrowanie tej straży. I tak się udało. Zebraliśmy na dwóch zabawach 5 000 zł, bo tyle było potrzeba akurat do zarejestrowania, trzeba było wpłacić. I tak pomału przywieźli nam sprzęt i tak, ale z początku to było wszystko prymitywne takie, bo to ciągnikami wozili te motopompy, to się psuło wszystko tego. Strażakom trzeba życzyć szczęśliwych powrotów z akcji. Jeden ze strażaków, którzy zginęli w Białymstoku, pochodził z tych stron, z Ciechanowca. Oficjalnie rozpoczęła się budowa kompleksu dworcowego w Białymstoku. Prace na terenie wyburzonego dworca trwają już od kilku tygodni, ale dopiero 29 maja podpisano, a potem wmurowano akt erekcyjny. Akt erekcyjny, fotografia starego dworca, pamiątkowe zdjęcie z podpisania dokumentu i egzemplarze 3 lokalnych dzienników zostały umieszczone w specjalnej kapsule czasu i wraz z kamieniem węgielnym zamurowane ku pamięci przyszłych pokoleń. Dworzec samorządu województwa podlaskiego, chciałem podkreślić, nowa spółka PKS, która została po połączeniu, funkcjonuje. Chcemy, żeby miała dobre też warunki
funkcjonowania, a więc to będzie ich siedziba nowej spółki, ale przede wszystkim dobre miejsce dla mieszkańców województwa i Białegostoku, wyjeżdżających i przyjeżdżających. Nowy dworzec PKS w Białymstoku to inwestycja długo oczekiwana, a zapoczątkowana przez poprzedni zarząd województwa z marszałkiem Baszko. Dworzec będzie zajmował 1500 metrów kwadratowych. Do dyspozycji pasażerów będą 4 kasy, poczekalnia, kawiarenka, kącik prasowy i przechowalnia bagażu. Autobusy będą odjeżdżały z 15 stanowisk. Dworzec PKS w Białymstoku ma zostać oddany do użytku w październiku. Trwają prace związane z fundamentowaniem i budynku dworca, jak również wiat oraz częściowo rozpoczęliśmy prace związane z budową parku handlowego. Chociaż priorytetem dla nas jest dworzec i ten termin otwarcia dworca, bo on jest bardzo, bardzo napięty, był napięty. Tak? My w tej chwili, mając na uwadze postęp prac, uważamy, że ten termin jest bezpieczny, czyli zakończenie prac związanych z dworcem, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie do końca października jest jak najbardziej realne. Inwestorowi sprzedano część terenu, a ten w zamian za to wybuduje dworzec i całe zaplecze niezbędne do jego funkcjonowania. Oprócz dworca powstanie stacja obsługi autobusów, a także infrastruktura, która umożliwi właściwą komunikację, a w lutym 2018 roku ma zostać otwarty park handlowy. Nowoczesny przyspieszacz cyfrowy, akcelerator, to podstawowe urządzenie leczenia chorych metodą radioterapii, ściślej teleterapii, gdzie pacjent znajduje się na stole terapeutycznym i jest naświetlany promieniowaniem jonizującym. Jest to urządzenie, którym można leczyć nowotwory miejscowo, zwłaszcza we wczesnym stopniu zaawansowania, ale też przerzuty. Akcelerator w Białostockim Centrum Onkologii to sprzęt z najwyższej półki. Takim specjalnym urządzeniem, które jest zamontowane w tym aparacie, to jest tak zwany filtr spłaszczający, który pozwala nam na wyemitowanie dużej ilości promieniowania w bardzo krótkim czasie. Jest to bardzo istotne z punktu widzenia pacjentów, którzy są leczeni metodą stereotaktyczną, czyli bardzo precyzyjną metodą, gdzie podajemy dużą dawkę na mały obszar, i w normalnym aparacie tą dużą dawkę podajemy przez określony czas liczony w grejach na minutę. Natomiast ten filtr spłaszczający pozwala nam o połowę skrócić ten czas, czyli pacjent, który jest leczony tą metodą, zamiast leżeć pod aparatem w trakcie seansu napromieniania powiedzmy 15-17 minut, leży od 5 do 7 minut, co zdecydowanie poprawia komfort leczenia pacjenta. Białostockie Centrum Onkologii to wiodąca placówka w kraju, a najnowocześniejszy sprzęt to podstawa współczesnej terapii. Powstają nowe pomieszczenia przeznaczone na sprzęt marzeń. Te aparaty i ten, który stoi za mną, ma możliwość obrazowania pacjenta w systemie tomografii komputerowej. My na to nazywamy XVI, czyli obrazowanie pacjenta online, tak jak leży na aparacie. Nowoczesny aparat, który właśnie wchodzi na rynek, dopiero wchodzi na rynek, to jest aparat sprzężony z rezonansem. Ma już swoją nazwę, nazywa się Unity i będzie niedługo dostępny na rynku. Są tylko prototypy, które są już walidowane w największych uniwersytetach medycznych na świecie, czyli w MD Anderson w Stanach Zjednoczonych, w Holandii i w Anglii. Są 3 miejsca, gdzie te aparaty są walidowane i dopiero dostaną certyfikację dostępu na rynek europejski. My oczywiście też byśmy chcieli zaraz takie urządzenie posiadać. No niestety ma ono swoją cenę, jest 3-krotnie droższe od podstawowego aparatu. No i też wymaga od nas pouczenia się. Super sprzęt mogą obsługiwać tylko super fachowcy, a o tych coraz trudniej. Dzisiaj łatwiej zdobyć miliony euro czy złotych niż nowych, dobrze wykształconych specjalistów w radioterapii. Przynajmniej na razie w Centrum Onkologii dyrektor może spać spokojnie, a pacjenci powinni czuć się bezpieczni. Targowisko w Nowogrodzie to miejsce odwiedzane nie tylko przez miejscowych, ale przede wszystkim przyjezdnych, nawet z oddalonej o kilkanaście kilometrów Łomży. Od niedawna posiada utwardzoną nawierzchnię, zadaszenie, oświetlenie, zaplecze sanitarne i urządzone tereny do obsługi ruchu samochodowego. Targowiska o tym samym standardzie wybudowano w Szczuczynie, Drohiczynie, Gródku, Augustowie, Grajewie, Czyżewie, Perlejewie i Michałowie. Dzięki środkom z programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013
się. Dzięki tym pieniądzom udało się przebudować całe targowisko, wybudować halę, utwardzić place, przygotować miejsca parkingowe. To wszystko, co ma służyć właśnie temu, żeby i sprzedający, i kupujący mieli jak najlepsze warunki, żeby można było sprzedać ten produkt regionalny wytworzony na miejscu. Takie było założenie główne Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, żeby to, co jest wyprodukowane na miejscu, zostało sprzedane i skonsumowane. Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele lokalnych produktów w ramach projektu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 to nowa perspektywa finansowa, na którą rozpoczął się nabór wniosków. Wnioski należy składać do Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim. Termin składania wniosków upływa 14 lipca. Województwo Podlaskie dysponuje kwotą prawie 3,5 miliona euro. O pomoc mogą ubiegać się gmina, związek międzygminny, powiat bądź związek powiatów. Operacja może być realizowana w miejscowości liczącej nie więcej niż 200 tysięcy mieszkańców, co w wypadku naszego województwa wyklucza ze wsparcia Białystok. Pomoc finansowa stanowi 63% kosztów kwalifikowanych i nie może przekroczyć 1 miliona złotych na beneficjenta.